Rozwiążmy parę przykładowych zadań z portalu Khan Academy dotyczących znajdowania liczb przeciwnych. Upewnijmy się w ten sposób, że rozumiemy znaczenie pojęcia przeciwny. Mamy tu oś liczbową i zaznaczone są na niej literami pewne liczby. A, B, C, D, E. I pytanie brzmi, co możemy powiedzieć o punkcie B? Jak widać na tym rysunku, punkt B znajduje się o jedną kreskę od zera w lewo. I mamy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź B równa się minus d. To oznacza, że B jest przeciwne do D. Przekonajmy się, czy to jest prawda. D jest tutaj, czyli o jedną kreskę w prawo od zera, przeciwne do D, albo inaczej mówiąc minus D, musi się znajdować o jedną kreskę w lewo od zera, czyli B. B jest przeciwne do d, B to minus d. Czyli ta odpowiedź jest prawdziwa. Następna odpowiedź: B jest przeciwne do E. No to zobaczmy. E leży 1, 2, 3 kreski w prawo od zera, czyli przeciwne do E powinno leżeć 1, 2, 3 kreski w lewo od zera. To nie jest B, to jest A, czyli B nie jest przeciwne do E. A jest przeciwne do E, ale tutaj jest napisane coś innego, czyli tego nie zaznaczamy. I ostatnia odpowiedź. Tu jest powiedziane, że b równa się minus b. To by oznaczało, że b i przeciwieństwo do b są identyczne, a to nie jest prawda. Przeciwieństwo do b musimy się przenieść na drugą stronę od zera, i tu leży d, a d to nie b. Ta trzecia odpowiedź również nie jest prawdziwa. Byłaby prawdziwa, gdyby tu było napisane, że c równa się minus c. c leży w zerze, czyli w odległości 0 od zera. C to 0. Liczba przeciwna do 0 leży w odległości 0 po drugiej stronie 0, czyli również leży w zerze. Czyli 0 jest równe minus 0. Czyli możemy powiedzieć, że c równa się minus c, bo jedyna liczba, dla której taka równość jest prawdziwa, to właśnie 0. Taka równość nie jest prawdziwa dla b, bo b zdecydowanie nie jest zerem. No to robimy następne przykłady. Co możemy powiedzieć o minus c? Znowu c leży dokładnie w zerze. Zaznacz wszystkie możliwe odpowiedzi. Minus C równa się 0. To się zgadza, bo minus 0 to również jest 0. Minus 0, liczba przeciwna do 0, równa jest 0. Minus 0, no to na pewno nie jest ta liczba. To nie może być liczba niebędąca zerem. Następne. Co możemy powiedzieć o punkcie T? T to znowu jest punkt, który leży dokładnie w zerze. Czyli zaznaczamy, że T równa się 0. 0 jest przeciwne do 0. Równa się minus 0, to się zgadza. Obydwie te liczby, 0 i minus 0, leżą w takiej samej odległości od 0. 0 w lewo i 0 w prawo. Zgadza się. T jest równe liczbie przeciwnej do liczby przeciwnej do t. To zdanie jest prawdziwe dla dowolnej liczby. Dla dowolnej liczby liczba przeciwna do liczby przeciwnej do niej samej jest równa tej liczbie. Możemy za to t podstawić q albo r tu może stać cokolwiek i zawsze liczba przeciwna do liczby przeciwnej do tego czegoś będzie równało się to coś i tak samo prawdziwe będzie to zdanie dla zera. Wszystkie trzy odpowiedzi są poprawne. Mam nadzieję, że poćwiczyliście trochę liczby przeciwne i rozumiecie je lepiej.